Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj ryżowo-dyniowa zapiekanka z mięsem. Niezwykle prosta i sprawna w przygotowaniu. Świetny pomysł na szybki obiad bądź kolację na ciepło. Ja do jej przyrządzenia wykorzystałam zupę krem z dymi, dlatego że akurat taką zupę miałam, ale podpowiem, że spokojnie można ją podmienić na dowolną zupę krem i też będzie dobrze. Jeśli zechcecie ją zrobić, jeśli Wam się spodoba, to po przepis i składniki zapraszam jak zawsze na www.skutecznie.tv. A teraz zapraszam do filmiku, w którym pokażę jak tę zapiekankę przyrządzam. Zapraszam. Zaczynam od ugotowania ryżu. Do garnka dodaję niewielką ilość masła, mniej więcej pół łyżki. Topię, rozgrzewam i szybko, żeby się nie spaliło, dodaję jedną miarkę ryżu. Moją miarką będzie kubek o pojemności 300 ml. Ryż mieszam dokładnie z masłem i smażę jakieś 2-3 minuty, tak aby każde ziarenko obtoczyło się tłuszczem, ale muszę pilnować, żeby się ryż nie przypalił. W czasie, kiedy ryż się podgrzewa, zagotowuję wodę. Ja już mam moją zagotowaną wcześniej, jest gorąca i za chwilę będzie mi potrzebna. Za chwilę, czyli po tych 2-3 minutach, kiedy każde ziarenko ryżu jest już obtoczone masłem i się dobrze ogrzało. Dolewam wówczas 2 miarki gorącej wody, czyli 2 kubki gorącej wody. Wodę solę do smaku wody morskiej i doprowadzam do zagotowania. Kiedy zaczyna się gotować, maksymalnie zmniejszam grzanie. Przykrywam garnek i na możliwie najmniejszym ogniu pod przykryciem gotuję przez jakieś 10 minut. W tym czasie absolutnie nie podnoszę pokrywki i nie mieszam ryżu, tylko na bardzo małym ogniu przez te 10 minut pozwalam mu się ugotować. W czasie, kiedy ryż się gotuje, ja szybko przygotuję mięso. Do tego będę potrzebowała jedną średnią cebulę, którą kroję w pół talarki lub w piórka. I teraz smażę mięso z cebulą. Mięso mielone, w moim przypadku mieszanka wołowiny i wieprzowiny, 250 g. I ponieważ ja chcę to usmażyć metodą beztłuszczową, to najpierw smażę mięso, a następnie dodaję cebulę. Gdybym chciała usmażyć na tłuszczu, to najpierw odrobinę tłuszczu, podsmażam cebulę, kiedy się zeszkli, dopiero wówczas dodaję mięso. W moim przypadku patelnia jest mocno rozgrzana, dodaję mięso. I kiedy mięso prawie całkowicie traci już surowość i zaczyna się z niego wytapiać tłuszcz, w moim przypadku tego tłuszczu nie jest za dużo, bo mięso nie było zbyt tłuste, dodaję cebulę. Całość smażę razem tak długo, aż mięso straci całkowicie surowość, a cebula się zeszkli. Kiedy cebula zaczyna mięknąć, całość doprawiam do smaku. W moim przypadku sól. Jakąś 1/3 pół łyżeczki, ale ilość soli jak zawsze według własnych upodobań. Łyżeczkę słodkiej czerwonej papryki. Jeśli ktoś lubi, można dodać także pikantną. I na koniec zielona fasolka szparagowa, krótko cięta. W moim przypadku jest to fasolka mrożona. W sezonie można skorzystać oczywiście z fasoli świeżej. Kubek o pojemności 300 ml. Sprawdzam smak. I jeśli mięso jest dobrze doprawione, jest, to wyłączam grzanie. Fasolka na patelni nie musi absolutnie dojść, dlatego że za chwileczkę to danie będę jeszcze zapiekać w piekarniku i ona wówczas zmięknie. Gdybym ugotowała ją na patelni, to w finalnym daniu mogłaby być zbyt miękka, przynajmniej jak na mój gust. Ok, mięso odstawiam na bok, ryż w międzyczasie już się ugotował.
Wszystkie składniki mam już zatem gotowe i przystępuję do budowania zapiekanki. Zapiekankę przygotuję w jednym większym naczyniu żaroodpornym, w moim przypadku prostokątnym, ale dobór naczynia, pełna dowolność. To mogą być także mniejsze naczynia żaroodporne, dedykowane na przykład jedno naczynie dla jednej osoby. Naczynie natłuszczam, w moim przypadku masło. I ostatnim składnikiem, którego jeszcze nie pokazywałam, jest zupa dyniowa. Jest to zupa krem. Jak ją przygotować, pokazuję w osobnym filmiku. Gdybym nie miała zupy dyniowej, to może być dowolna zupa krem. Po prostu zmiksowane warzywa, ugotowane uprzednio w wywarze mięsnym lub warzywnym. Moja zupa jest zimna, z lodówki. Kilka łyżek wylewam na dno naczynia. Wykładam przygotowany wcześniej ryż. Można tutaj także dodać ryż ugotowany poprzedniego dnia, czyli po prostu zimny ryż. Naczynie odstawiam na bok, a sama szybko przygotuję zupę. Nie jest to może zbyt estetyczne, ale do przygotowania tej zupy wykorzystam garnek, w którym gotowałam ryż. Przelewam zupę dyniową. Jeśli chodzi o ilość, to było tutaj 500 ml zupy dyniowej po odjęciu tych kilku łyżek, które dodałam na dno naczynia. I do zupy wbijam teraz jedno duże jajko. Dokładnie mieszam jajko z zupą i tak przygotowaną mieszanką zalewam warstwę ryżu ułożoną w naczyniu. Na to wędruje przygotowane wcześniej mięso z cebulą i fasolką, równą warstwą po całej powierzchni. I jednocześnie tak jakby wciskam to mięso i fasolę w ryż, ale nie zatapiam go całkowicie w tej ryżowej warstwie. Super, myślę, że tak wystarczy i na koniec warstwa tartego żółtego sera. 100 g dowolnego żółtego sera, miękki, twardy, ostry, o łagodnym smaku według uznania, ścieram na tarce o grubych oczkach. To opcjonalne, ale ja ser z wierzchu dla kontrastu przypruszam jeszcze czerwoną papryką oraz ulubionymi ziołami. W mojej dzisiejszej wersji będzie to oregano. Gotowe zapiekankę wstawiam do nagrzanego do 200 stopni Celsjusza piekarnika i piekę na drugiej półce od dołu przez jakieś 20 minut. I po tych 20 minutach wygląda tak. Pachnie po prostu pięknie, jak to zapiekanka, więc w zasadzie nie jest to nic oryginalnego. Wyłączam teraz grzanie i zostawiam ją do lekkiego przestygnięcia. Oczywiście wyjmuję ją do tego stygnięcia z piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika zostawiam zapiekankę na jakieś 5-10 minut, aby po pierwsze nieco ostygła, a po drugie i ważniejsze nieco stężała. Będzie ją teraz łatwiej kroić i porcjować. Ona jest jeszcze nadal gorąca, właściwie bardzo ciepła, taka idealna do podawania. I teraz jest ten moment, że można ją kroić.